Hej, tutaj Karola. Dzisiaj taki filmik z zakupami, które nazbierały się pod koniec zeszłego miesiąca. To były rzeczy, które zamówiłam online i po prostu dopiero przyszły. Dzisiaj część, parę dni temu, kilka rzeczy i tak w sumie stemple, niektktóre przyszły pod koniec kwietnia. No i był taki jeden zakup, który sama zrobiłam, wiecie, nie online, tak więc zaraz wam pokażę, czyli to, co kupiłam sama, dotykowo, mogłam dotknąć, sprawdzić, to zawitałam do Aldego w zeszły chyba poniedziałek, tak mi się wydaje. I robiąc zakupy właśnie, był taki zestaw za 6,99. Oczywiście, no wiadomo, część rzeczy mam i tak czy siak, typu jak nożyczki, czy penseta? Nie wiem jak mówić, tweezers, to nie, penseta chyba. W każdym razie, dobra, 6,99, 5 części, nie wydaje mi się, że to jest aż tak wielki jakiś wydatek, a jednak małe nożyczki zawsze warto mieć. I to jest ten sprzęt do czyszczenia wykrojników. Tak więc to są takie niby podstawowe, bo to pisze, a no w sumie nie, to nie pisze, że to jest jakiś basic. Essential, czyli no nie, takie co się powinno mieć. I mamy... To jest do czyszczenia właśnie chyba tej maty, to jest do czyszczenia wykrojników. Tak więc jeszcze nie otworzyłam, a jeszcze nie jakby nie sprawdziłam jak to działa, ale myślę, że przynajmniej połowa rzeczy się z tego zestawu sprawdzi. I myślę, że będę z tego zadowolona. Tak więc to jest rzecz, którą sama kupiłam. W sensie sama, no wiecie, byłam w sklepie. Dzisiaj doszły do mnie te formy, przyszły. One były zamawiane na eBayu. Chociaż nie na eBayu, tylko na Amazonie. Ale podejrzewam, że to po prostu, tak jak mówiłam wam wcześniej, że to jest po prostu sklep jakiś chiński ten. Tak więc mam tutaj liście, mam taką formę i tutaj są ramki. Bo wcześniejsze wam już pokazywałam co w innym filmiku, więc jestem ciekawa, jak one wyjdą. Zobaczymy. Tak więc muszę pomyśleć, jak je przechowywać. Czy one powinny być w folii, czy właśnie nie wiem, bo wiecie, na przykład ze stemplami jest tak, że one mogą pod wpływem ciepła się topić, więc nie zastanawiam się, to nie jest, wiadomo, że to jest inny materiał, ale fajnie byłoby się dowiedzieć. Jeżeli wiecie, to będę wdzięczna za jakąś tam podpowiedź. Stemple, które przyszły do mnie dzisiaj, to są stemple kupione akurat na AliExpress. Nie interesuje mnie to, czy to są jakieś tam, wiecie, podróbki czegoś. Po prostu jestem wkurzona tym, że mam płacić po 15, 17, 18 funtów za stempel, który jest tak samo stworzony w Chinach i po prostu nie. Dlatego po prostu kupiłam sobie w AliExpress. Bardziej mi zależy na tych stemplach, jakby, żeby używać je do art journali albo jakichś prac mixmediowych. No, czy jakieś tam, nie wiem, no, to mogłoby być w sumie vintage. Tak więc dwa takie. Zamówiłam sobie jeszcze takie śmieszne stemple. To bardziej, to znaczy myślę o tym, żeby używać je do takich kartek less is more, czyli wiecie, jak najmniej, żeby było na kartce. Albo żeby zrobić z tego nalepki do snail maili, które piszę, które tworzę. Tu mamy taką dziewczynkę. Wydawała mi się taka dosyć słodka, więc. I taki, wiecie, jakby ściek, który chciałam do prac mixmediowych użyć. Czyli to było z AliExpress. Następna przesyłka, która do mnie przyszła, jest ze sklepu Etsy. Ostatnio chciałam wejść na taki sklep, chyba się nazywała Dawanda i mnie przekierowuje na Etsy, więc nie wiem, czy się jakoś to one połączyły, czy nie. W każdym razie, że kupiłam, przepraszam za szeleszczenie.
kupiłam to w sklepie Etsy z Maggie's Butik. Matko, nie czytam tak. Maggie's Butik. Czemu mi się Butik włącza, to nie wiem. Dobrze. Kupiłam sobie takie stample, żeby po prostu, bo ja lubię takie, wiecie, vintage tikety, wszystkie inne pierdółki, więc niektóre rzeczy będę mogła sobie poużywać i powycinać potem. Kupiłam też coś takie jak taki troszeczkę vintage. A to są dni tygodnia. Nie wiem, czemu oni piszą z małe litery. No dobra, nieważne. W każdym razie tutaj jest tak jakby... O, widzicie, tu pisze, że to jest jakby taka karta z... Boże, raport. Bez sensu. No ale wiecie, jest taką informację dla ucznia, o uczniu, dla rodziców, jak ten... Fajnie, można zrobić taki, wiecie, też właśnie w stylu vintage. To było to. I jeszcze kupiłam coś takiego. Też na pewno niektóre użyję do art journali albo do jakichś tam albumów starych, ale też część, na przykład te serca, to na bank wykorzystam w pracy jakiejś mixmediowej. I ostatnia rzecz to jest też coś w stylu bardziej vintage. Tak więc, fajne te stample, podobały mi się. I to chyba w podziękowaniu jakieś goodies, jakieś pierdółki dostałam od niej. Wszystko tak ładnie zapakowane, wiecie, elegancko. Aha, tutaj mi napisała, że dziękuję za zamówienie. I takie pierdółki dała mi kilka rzeczy, które mogę sobie użyć, jakieś tam nalepki. Karteluszki. Fajne, bo wszystko w takim stylu, co ja lubię, więc na pewno zużyję to wszystko na 100%. Tak więc to wszystko jest z tej, żeby teraz nie zrobić pomyłki, z Maggie's Butik. Nie Butik, tylko Butik. Okej, okay, to jest od niej. Ostatnie zakupy pochodzą ze sklepu od Agi Baraniak. Troszkę się naczekałam na tą przesyłkę. Kupiłam sporo stempli. Troszeczkę, nie wiem, chyba tak, wiecie, w ataku jakimś kupowałam i zwróciłam uwagę, że one niektóre są dosyć malutkie, no ale spoko. Tak więc mam taki stemple. Tak jakby trochę listki, czyli może mi się wydaje, że kwiatek można stworzyć. Widzicie, na przykład ja się spodziewałam, że to będzie duże, a to nie wiem, nie doczytałam po prostu chyba, że tam nie było informacji, jak duże to jest. Trudno, ale na pewno zużyję, no nie? Z tym, że cenowo to dosyć drogi interes, powiem, drogie są te rzeczy od Agi. Bardzo ładne, no ale drogie. Tak więc, no ale wiadomo, że nie będę kupowała ich jakby non-stop, prawda, więc liczę na to, że to są dobre jakościowo stemple i że długo będą ze mną. Zobaczymy jak będzie. Tak więc ja też kupiłam je też z myślą, jeżeli chodzi o te takie mniejsze, żeby tworzyć sobie jakieś papiery sama, znaczy papiery, no wzorne papiery, może coś sama będę mogła pokombinować, potem farbami akwarelowymi, czy ten pociągnąć, tak więc to jest chyba żarówka bodajże. Tu się podobały mi strasznie te jajka z flagą, z mapą, matko, z mapą. Tak jakby, wiecie, ziemia, no nie, odbita. Tu mam troszeczkę większy ten bilet jest od tego, co tutaj był. Naprawdę dużo tych stempli kupiłam. Myślę, że widzicie, jest różnica jednak. No, ale może do czegoś te malutki też się użyje. Są też takie fragmenty tych kwiatków. Kupiłam dwie maski bodajże. Tak więc... Dwie maski, grzyby, bo mi się bardzo... Ja jestem fanką grzybów. Te następne
kwiaty, liście. Bardzo ładne są te stemple. I dostałam goodies w podziękowaniu, czyli jakieś tam, więc wiecie, no po prostu fajnie, miło, że tam, no ale teraz zobaczymy. Tak więc nie mogę zarzucić, jeżeli chodzi o wzory, bo bardzo ładne są te, bardzo ładne projekty, bardzo ładne są te stemple. Tak więc bardzo ładnie zapakowane, więc mam nadzieję, że tutaj chyba listek, maska, listka jakiegoś. Tak więc dostałam dwa stemple, trzy stemple, przepraszam, jakąś panią i jedną maskę. Tak więc jak na jakby podziękowanie jako w formie goodiesów, to całkiem przyjemne. Mam nadzieję, że one są dobre jakościowo, więc, bo nigdy nie pracowałam na stemplach Agi. Tak więc, no zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że stworzy się dzięki nim wiele jakby projektów. I słuchajcie, to by było w sumie na tyle. To było, jeszcze czekam na kilka rzeczy, ale dosłownie kilka rzeczy, które mają do mnie przyjść lada dzień. I powiem wam szczerze, że muszę iść na odwyk kraftowy, bo po prostu tego już jest za dużo. Naprawdę mam wszystkiego już tyle, że to teraz tylko trzeba po prostu znaleźć czas, żeby coś tworzyć. Też nie można się zapędzić do takiego momentu, że po prostu kupujemy, a nie tworzymy, tak? Tak więc to są moje takie ostatnie, takie konkretne zakupy przed może nawet wyjazdem w wakacje do Polski. Tam na pewno coś będę chciała kupić, ale jedyne, co mam w planach teraz, to po prostu, nie wiem, jak mi się klej skończy, aczkolwiek czekam teraz na paczkę od Karoliny Bukowskiej. Tak więc tam ona mi kupiła klejem Magic, więc tak naprawdę chyba nawet nie będę miała jakby powodu, żeby robić zakupy. Jedyne, jakie zakupy będę robiła, którym może się pochwalę, jak coś, to te zakupy dla moich uczniów na ten Craft Club, bo dostałam już zgodę, że mogę spokojnie zrobić zakupy i szkoła mi zwróci pieniążki, tak więc to chyba będą jedyne zakupy craftowe. Okej, słuchajcie, to by było na tyle. Dzięki za odwiedzanie mojego kanału, za subskrybowanie i zostawianie jakiegoś śladu po sobie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam was serdecznie, pa!